Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku wymaksujemy sobie nowego zadymiarza Otisa, odblokujemy sobie do niego nowy Star Power, no i zagramy sobie nowy tryb łowcy, którym musimy zrobić jako pierwsi 10 fragów, aby wygrać grę, no i sprawdzimy, jak wypadnie Otis w tym trybie. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, no i oczywiście strzelcie łapeczkę w górę, a teraz poleci krótki film podesłany przez mojego widza, który zrobił zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars i wygrał dzięki temu kod PS o wartości Megaboxa. Jak robisz jakieś zakupy? Nagrywaj, podsyłaj na mój email kodfarel@gmail.com. A jeżeli twój krótki film pojawi się mi na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PS o wartości Megaboxa i musisz koniecznie sprawdzić swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem ci kodzik. Dziękuję każdemu, kto robi zakupy z kodem Farel. Was to nic nie kosztuje i mi naprawdę sporo pomaga, to że dziękuję każdemu, a teraz zaczynamy. Jesteśmy już na moim koncie, no i oczywiście sprawdźmy sobie, co tam słychać ciekawego w sklepie. Moi kochani, jest! Mamy Star Power za 2000 golda, ale... Zapolujmy sobie na niego, wejdźmy sobie w stary sezon. Ja wiem, że wy lubicie openingi i może mega skrzynek sobie nie otworzymy, ale pootwierajmy zwykłe skrzynki. Trzy przedmioty, punkty do pana P, mała skrzyneczka, kolejne punkty. O proszę, wyposażonko jedno, więc fajnie. I punkty mocy, wiadomo do kogo, do Otisa. Kolejne punkty mocy, ej, bardzo fajnie, tak szybko się te punkty mocy sypią. Bo dzięki temu szybko wymaksujemy Otisa. Kolejna skrzynia. Kolejna skrzyneczka. Nic ciekawego. Punkty mocy 40. Pięknie. Pek, pek, pek. Nic ciekawego. O, o, o. Czy coś będzie? Też nic. Kolejna duża skrzynia. Podwaja żetonów. Na pewno się przyda. Wyposażonko i punkty mocy. Pięknie. W nowym sezonie możemy pootwierać małe skrzyneczki. Jak widzicie, już biłem kolejne stopnie karnetu. Mamy kolejną odznakę do Otisa. Jedną, drugą. No i moi kochani, niestety nie wypadł nam żaden Star Power, więc szkoda tych skrzyneczek. Kupmy sobie Star Powera za 2000 golda. Mamy tego naprawdę sporo golda, więc przyda się. Rozgwiazda Teal przyciska wroga z całą siłą, wydłużając o 33% czas, przez który nie może on atakować. Czyli nasza gwiazda będzie teraz dłużej aktywna. Star Power, jak widzimy, i gadżet odblokowane, więc fajnie. Który to mamy poziom? 9 poziom mocy. Czy jesteśmy w stanie go na 10 dobić? Bardzo dużo brakuje mi tych punktów mocy, więc na razie się z tym wstrzymamy. I weźmy, zagrajmy na początek. Na rozgrzewkę tryb tajemniczy. Dobrze, sprawdźmy. O kurczę, 4 modyfikacje w tym trybie, a nie zdążyłem zobaczyć, jakie są. Aha, gramy jeszcze nagrodę. Ale bajer, nie, że jesteśmy duchami. Gramy nagrodę, czyli musimy jak najwięcej fragować. Dobra, dobra, uważaj na squeaka. Co jest, czym się mapa przechyla? Nie no, takiego trybu jeszcze nie grałem. Dobra, dobra. Nie no, porobił cię, no nie mam pytań, mordo. Rozumiem, że zaraz w drugą stronę się przechylamy. Okej, okay. Sandy, Sandy, gin, gin, gin. Zblokowałem go, tak, zblokowałem go ruchy, no dojeżdżaj go! Czemu on go nie porobił, jak mu zblokowałem ruchy? Wow! Dobra, dymesy są. Straszno, 8-13, przegrywamy. Nie, no jeszcze bot się respi, czy mi się po prostu wydaje? Cofnij się, nie padnij, proszę, nie padnij. Jest git. Bot ich gania, co jest nagroda z botem? Dobra, zblokowane ruchy tu ma chłop. Dojedź go! Pięknie! Nice! Co z tego bota wypada? Nic prawdopodobnie. Dobra, do przodu Farel. Dobra. Nie no, ten tryb jest naprawdę niesamowity. 20-13, ale szybko siekierka tutaj nam zmieniła. Dobra, bo ich bot gania. Bot, 20-23. Zaraz przegramy, 37 sekund do końca. Ogarnijcie się, wariaty. O, tak. Dojazd tego squeaka. Nie, padam. 26-28. Przegrywamy, tak, byś nie młodzie. 30-28, dobrze. Sandy zginie od bota. Dobra, dojazd, padł. 30-30? Dobrze, uciekamy! Uciekać! Ale Wiksa, jeszcze dojadę ich szybko! Pach, pach! Ostatni frag! 33-30! Co to był za tryb? Nie mam pytań! Porąbany, ale przyjemnie się takie gra, takie nieprzewidziane tryby, bo nie jesteśmy w stanie się przygotować. I wtedy musimy się wykazać skillem. Zarąbiście mi się grało. To teraz zagrajmy tryb łowcy, gdzie musimy zrobić jak najszybciej 10 fragów. Też mi się wydaje, że Otis na ten tryb jakoś się nie spisze w tym trybie. No ale mogę się mylić. Zaraz zobaczymy. Okej. Widzę, tutaj grają. Gin!
Dobra, zabiłem gościa z koronką. Dobra, i zabiję. Tak jest, 4 eliminacje zostały. Nie no, Bayron mnie porobi. Dobra, udało się. Pozycja pierwsza na 10. Mój będzie, mój będzie. Padam. Najgorzej. Ale już mam ulta na szczęście, więc będę mógł go wykorzystać. Druga pozycja na 10. Nie trafiam gwiazdą. Dobra, ale porobiony. Dawaj. Muszę iść do gościa z koronką. Dobra, mój ten squeak. Nie no, padam od Bayrona. No nie wierzę, że będę miał drugie miejsce. Nie eliminuj nikogo, gościu, idę już do ciebie. Dobra, jest squeak, to jest moja deska ratunku. Squeaczek, chodź tutaj. Raz, dwa, trzy, szybko, padasz ty. Blokuję mu ruchy. Dobra, chuj, aż. Tak jest. Ale to zrobiłem. Na krzywy ryj troszeczkę, że tak powiem, ale udało się wyeliminować wszystkich graczy nowym zmiarzem, więc fajnie. Nie byłbym sobą, jakbym nie zagrał zwykłego solo. O kurczę, tu będzie mocno. Od razu wjeżdżam w tego pierwszego chłopa. Mustang jakiś. Pach. Gościu, wypadł mi stąd. Barleja trzeba robić, bo zjem je Barley. Dobra, zblokowałem go trochę. I dojazd. Ale to ładnie zrobiłem. Chłop nie mógł rzucać już swoimi eliksirami. Mam bardzo mało życia, ale na szczęście będę miał zaraz 3 power cubesy. Szkoda, że ten Otis troszeczkę szybciej nie strzela, naprawdę. Fajna jest to postać, no ale brakuje jej czegoś. Okej, okay, hop, Penny. Nowa Penny jest turbo mocna, lubię Penny nową. Bomba. Nie zabiłem. Ale mój frag. Nie, o kurde. Nie, co ja zrobiłem? Czekaj, Farel. Tu cię zabiję. Zabijam, jest tu. Żyje. Co on robi ten stój? Jakiś bot to był? Nie kumam, dlaczego mnie zabił, nie? Pyk. Dobra, jadę z nim ostro. Leży. Nie no, to jakieś łajzy są, że tak powiem. Chodź, Jackie. Jackie postaramy się porobić jakoś w śmieszny sposób. Rzucamy gwiazdę. Zlurujemy Jackie pod gwiazdę. I wtedy ją dojedziemy. Chodź. Ej, tutaj. Dobra. Chodź. Został zblokowany, nie dojechał. Dlaczego on się w to władował? Dobra, solówka jednak jest za prosta. Zagrajmy coś innego. Chciałem wam zupdate'ować, jak wygląda moja Liga Mocy Głębinowa Zadyma. Jak widzicie, już rangę złotą sobie wbiłem i odblokowałem tą wyjątkową ikonę gracza. I mam już 12 rund, które wygrałem. No, jeszcze troszeczkę, niedługo 60. Powbijamy sobie troszeczkę tej rangi i zobaczymy, ile się uda na koniec sezonu zdobyć punktów. Wy oczywiście dajcie znać w komentarzu, ile już meczy wygraliście, a teraz zagramy sobie napad z modyfikatorami. Wow, to jest przyspieszony napad, czy mi się wydawało? Tak, to jest napad, w którym biegamy. Co jest? Ej, to będzie mocny. Oni mają max jeszcze, co? Dobra, max powinna leżeć. Nie leży jednak. Kurde, trafił mnie. Myślałem, że pobiegnie do przodu. Coś mi się wydaje, że widziałem tam przez chwilę bota, że bot za chwileczkę ma się też pojawić. Dobra, ich jest mega tu dużo. Sandy jeszcze, kurczę, zniknął. No chodź, Sandy. Chodź. Dobra, Bonnie porobiona. Udało nam się to obronić, muszę poczekać na życie. Jazda, lecimy atakować. Ale najpierw zblokujemy sobie taką na przykład. O kurczę, nie trafiam w max, super. Ooo! Nie sądziłem, że ten Sandy mnie tak wyczai. Respi się dziś bot, tak jest. O to chodzi, ale nie do naszego sejfu, bocie. Chodź. Za mną. Tak jest, tutaj lurujemy im bocika. Siemka! Martwcie się teraz o niego. Dobra, Sandy zblokowana. Nie może nic zrobić, Sandy! Obijam! Uda mi się jeszcze raz go zabić! Nie trafiłem! Uciekam, 116 życia! Sandy mnie goni! Obijam! Jeszcze im save! Ale porobieni! No i co? Dacie radę temu botowi, czy nie? Porobieni po szefowsku! Ale łatwo to rozegrałem! No to jazda! Zbiory klejnotu! Nie widziałem, z jakimi dodatkami. Okej, okay, możemy szybciej biegać, więc fajnie. Nie, to nie są zbiory klejnotów, przepraszam! Naparzanka! Z Fortnite'a naparzanka! Nagroda! Ale mogłoby się tutaj nazywać to naparzanka. Idealnie pasuje ta nazwa tego trybu. Dobra, porobieni. Tik! Ja cię blokuję, wariacie! I tik zblokowany! I dojazd! Pięknie! Tu meteoryty spadają! Dobra. Dojeżdżamy tą MZT. MZ-ka leży. Dobra, Tika zablokowałem. MZ leży. Kurczę, ja mam już tych gwiazdek nad głową. Aha. Rosa zablokowana. Dojazd jej teraz robimy. Leży.
41 do 17. Troszeczkę wysoko, nie? Będzie 50? Niestety nie udało się. Na dzisiaj, moi drodzy, to by było tyle. Star Power oraz gadżet oceniam na bardzo słabe. Mam nadzieję, że druga edycja Star Powerów i gadżetów będzie o wiele, wiele lepsza. Otis generalnie powinien szybciej, moim zdaniem, troszeczkę atakować, albo że mu się szybciej amunicja ładowała. Po odblokowaniu gadżetu i Star Poweru oceniam Otisa na 5, a oceniałem go na 8. No, jakoś super, lepiej się nim dzięki temu nie gra. Ale i tak grało się przyjemnie. Mam nadzieję, że wam się też przyjemnie oglądało. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z konem Farel, jak robicie jakieś zakupy. Dziękuję każdemu za wsparcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, wariaciki. Hej!